Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na lekcję poświęconą, oczywiście powtórką rozszerzonym z matematyki i będzie to lekcja poświęcona logarytmom na maturze. Zapraszam. Słowo logarytm jednym kojarzy się fajnie, okej, lubię, szanuję logarytmy, zadowolona jestem, jak widzę logarytmy, a ktoś inny, nie, logarytm to nie dla mnie. No, sam się musisz przekonać, czy te logarytmy dasz radę nich się nauczyć, czy jednak ciężko Ci będzie. W każdym razie, pamiętaj, logarytmy są na maturze podstawowej z matematyki, na rozszerzeniu mogą się trafić i nie muszą. I na rozszerzeniu, oprócz tego, że musisz mieć opanowaną definicję logarytmu, musisz mieć opanowane własności, to na rozszerzeniu dochodzą jeszcze trudniejsze własności, te ciekawsze, większe, takie bardziej obszerne obliczenia i dochodzi Ci pojęcie funkcji logarytmicznej, jej wykres, wyznaczenie dziedziny, odczytywanie zbioru wartości z wykresu, czy też równania logarytmiczne. To musisz się nauczyć, jeżeli chcesz przystąpić do rozwiązania zadania z logarytmem na maturze rozszerzonej. Ja na to spotkanie wybrałam przykładowe zadania. Mam nadzieję, że w tych zadaniach po prostu jakby zawrę to wszystko, co jest najważniejsze z logarytmów na rozszerzeniu. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1. Rozwiąż równanie. To równanie tak wygląda. Jest to logarytm przy podstawie x plus 2, a liczbą logarytmowaną jest x odjąć pierwiastek z x plus 2 i to ma być równe 0,5. Mamy rozwiązać takie równanie. Takie równanie oczywiście na początek widzimy, nazywamy, to jest równanie logarytmiczne, ponieważ występuje w tym równaniu logarytm. To jest równanie trudne, jest to równanie na poziomie rozszerzonym oczywiście bezdyskusyjnie. Widząc logarytm na rozszerzeniu i w logarytmie widząc w podstawie x, w liczbie logarytmowanej też widzimy x, zaczynamy bezdyskusyjnie od napisania założenia. Często młodzież zapomina o założeniu, traci bez sensu punkty, czasem to są bardzo łatwe punkty, no a czasem są to ciężkie punkty do zdobycia. No więc tak, zastanawiam się na początek, co powinniśmy wiedzieć. Oczywiście pamiętamy, że aby logarytm istniał, to podstawa logarytmu musi być dodatnia, czyli pierwsze założenie x plus 2 większe od 0, zatem x większe od minus 2, to jest pierwsze założenie. Drugie założenie, aby logarytm istniał, podstawa nie może być jedynką. No to skoro tak, no to zapisałam x plus 2 nie może być jedynką, przerzucamy, czyli x nie może być minus jedynką. No i jeszcze trzecie założenie, najtrudniejsze w tej sytuacji, jest takie, że nasza liczba logarytmowana, tu ją mamy, x minus pierwiastek z x plus 2 i ta liczba logarytmowana musi być większa od 0. I teraz, no najgorzej nam tą właśnie nierówność, to trzecie założenie rozwiązać, to naszą nierówność, no bo ta była banalna liniowa, no a ta niestety jest z pierwiastkiem. Nierówności z pierwiastkiem są trudne. Pierwsza myśl, przenosimy na stronę, czyli tu zostawimy x, pierwiastek przerzucimy, że był minus przed pierwiastkiem, no to teraz będzie ten pierwiastek po tej stronie prawej na plusie. I mamy taką nierówność. X jest większe od pierwiastka z x plus 2. Intuicyjnie pamiętamy o tym, że dobrze jest się pozbyć pierwiastka. No więc co zrobić obustronnie, żeby się pozbyć pierwiastka? Oczywiście podnieść do kwadratu. Tylko pamiętaj, przy podnoszeniu obustronnie nierówności do kwadratu musisz się dobrze zastanowić, czy możesz, kiedy ją możesz podnieść do kwadratu, tą nierówność? Otóż, pamiętaj, żeby podnieść nierówność do kwadratu, tak jak tutaj, to musisz być pewny, że po lewej stronie i po prawej stronie będą liczby dodatnie. Więc tak, pierwiastek z x plus 2 to bezdyskusyjnie jest to liczba, która no najmniej mogłaby dawać 0, ale nie da 0 nam, dlatego że x ma być większe od minus 2. Zgodnie z tym założeniem, prawda? Czy patrzymy sobie na to założenie i stwierdzamy, że no po prostu no nie może być, prawda? Nic innego, nie ma wyjścia, musi być to liczba dodatnia, więc napiszę sobie tutaj plusika. Natomiast w sytuacji tej po lewej stronie mamy x. No i niestety jest pewien problem. No bo jeżeli będzie x ujemny, a teoretycznie
mógłby to być x ujemny, to jeżeli będzie ten x ujemny, to tu będzie liczba ujemna, a tu dodatnia i wtedy taka nierówność nie jest spełniona. Zatem, abym ja mogła podnieść do kwadratu, muszę napisać założenie, czyli ja muszę założyć, że ten x mój będzie dodatni. Czyli dochodzi mi tutaj dodatkowe założenie, że mój x musi być większy od zera. Wtedy oczywiście taka nierówność moja będzie miała rozwiązania i będę ją mogła podnieść do kwadratu. Czyli popatrz, dochodzimy do napisania kolejnego założenia. To jest trudne. Trudne jest, ponieważ często młodzież tak automatycznie podnosi do kwadratu, nie myśląc, prawda? I wtedy jak podniesiemy do kwadratu, okej, zaraz to będziemy robić, ale pamiętaj, jak podnosisz nierówność do kwadratu obustronnie, to musisz być pewny, żeby tu była liczba dodatnia i dodatnia. Wtedy nam znak nierówności, nic się nie zmienia, nic nam się nie psuje. Zatem podnosimy do kwadratu, czyli będziemy mieć x kwadrat jest większe od x dodać 2. No bo oczywiście pierwiastek podniosę do kwadratu, to zostaje mi to wnętrze pierwiastka, czyli x plus 2. Przerzucam na tą stronę, czyli mam x kwadrat minus x minus 2 większe od 0. Powstała mi nasza kochana nierówność kwadratowa, którą liczymy deltą. Czyli delta to się równa b kwadrat, czyli 1, minus 4ac, czyli będzie plus 8, czyli mamy 9, czyli pierwiastek z delty wynosi 3. No i liczymy x1, to się równa minus b, czyli 1 minus 3 nad 2. Czyli u nas to będzie minus 2 nad 2, czyli minus 1. I x2 to będzie 1 dodać 3 nad 2, w tym wypadku to będzie 2. No i rysujemy, no bo to jest nierówność kwadratowa, zaznaczamy minus 1, zaznaczamy sobie dwójeczkę i ramiona są skierowane do góry tej paraboli, tu są plusy, tu minusy, czyli my odczytujemy, oczywiście bezdyskusyjnie odczytujemy plusy, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 1, suma od dwójki do plus nieskończoności. Ale ustalmy, co jest ostatecznie dziedziną tego równania. Musimy popatrzeć na to, co mi wyszło z pierwszego założenia, to, co mi wyszło z drugiego założenia, to, co mi wyszło z trzeciego założenia, ale uwaga, muszę uwzględnić to, że x jest dodatni bezdyskusyjnie. Zatem podsumowując tutaj wszystko, ja mogę wziąć tylko x dodatnie, a x dodatnie mam tylko tutaj w tym kawałku. Czyli moją dziedziną tego równania będzie przedział od dwójki do plus nieskończoności. Ja jeszcze nie rozwiązałam tego równania. Ja na razie wyznaczyłam dziedzinę, co oczywiście też było trudną rzeczą, wyznaczyć dziedzinę takiego równania logarytmicznego. Tutaj najtrudniejszy był ten moment w podnoszeniu do kwadratu, bo później już rozwiązaliśmy nierówność kwadratową, ale ten moment był najtrudniejszy, ponieważ trzeba było dodatkowe założenie dopisać, że mogę tak zrobić, jeżeli x będzie dodatnie. Jeżeli x byłby ujemny, ta nierówność nie miałaby sensu, nie, po prostu nie miałaby rozwiązań wtedy, prawda? Więc dlatego takiego przypadku nie analizujemy. Dobrze, no to teraz przechodzimy do naszego równania. Przypomnijmy sobie definicję logarytmu, czyli logarytm przy podstawie a z b równa się c, czyli a do potęgi c równa się b, czyli zapisujemy x plus 2 do potęgi 0,5, czyli ja napiszę 1 druga, tak, i to się równa x minus pierwiastek z x plus 2. No więc skoro tak, no to jak mamy do potęgi 1 druga, to ja mogę zapisać pierwiastek z x plus 2 równa się x minus pierwiastek z x plus 2. No w sumie fajnie, nie? Bo wyszły nam pierwiastki i to identyczne, więc mogę przerzucić, czyli ten pierwiastek przenoszę i mam pierwiastek dodać pierwiastek taki sam, czyli mam dwa te same pierwiastki z x plus 2 i to się równa x. Tu mam równanie. Równanie też będę chciała podnieść do kwadratu, ale oczywiście patrząc na dziedzinę, ja widzę, że to jest oczywiście dodatnie. Patrząc na dziedzinę, to jest dodatnie, więc w ogóle nie ma problemu, podnoszę do kwadratu obustronnie i mam teraz tak, tu dwójka do kwadratu da mi 4, w nawiasie x plus 2, bo pierwiastek mi się tutaj skasował z potęgą i to się równa x kwadrat, bo pamiętaj, lewą stronę podnosimy do kwadratu i oczywiście prawą też. No to wymnażamy 4x dodać 8 równa się x kwadrat. Przerzucamy na jedną stronę, wszystko na jedną stronę. No i oczywiście wychodzi równanie kwadratowe, które bardzo lubimy. Liczymy deltę, czyli b kwadrat to jest 16 minus 4 razy minus 8, czyli będzie plus 32.
i mamy deltę, która wynosi 48. No nie za fajna, ale z drugiej strony co poradzimy? Musimy ją spierwiastkować, czyli pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 48, a 48 to jest 16 razy 3, czyli będą to 4 pierwiastki z 3. No i liczymy sobie, x1 to się równa minus b, czyli u mnie 4, minus 4 pierwiastki z 3, nad 2a, czyli nad 2. Tutaj pamiętaj, skracać tak nie możesz, ale możesz sobie w domyśle tą dwójkę wyłączyć przed nawias u góry. Ja wyłączę i wtedy jak ja wyłączę dwójkę przed nawias, to wtedy mogę skrócić. Wychodzi mi wynik 2, minus 2 pierwiastki z 3. I drugie x2 nawet liczyć nie muszę rozpisywać, tylko od razu zapiszę 2, dodać 2 pierwiastki z 3, bo to się będzie tylko różniło w środku znakiem. No i teraz myślimy sobie, czy ten x-ik nam pasuje, 2 minus 2 pierwiastki z 3, czy będzie zgadzał się z dziedziną? Oczywiście, że nie, bo wyjdzie tutaj liczba ujemna, więc skomentujemy sprzeczne z dziedziną. Natomiast tutaj 2 plus 2 pierwiastki z 3 na pewno będzie liczbą większą od 2. Jak nie wierzysz, to przecież możesz na kalkulatorze sobie oszacować. Czyli odpowiedzią, czyli rozwiązaniem mojego równania będzie liczba x, która wynosi 2, dodać 2 pierwiastki z 3. Zadanie numer 2. Dla jakich wartości parametru m i m jest liczbą rzeczywistą, rozwiązanie równania, i to równanie wygląda tak, logarytm przy podstawie 4 z x minus logarytm przy podstawie 4 z x minus 1 i to się równa 2m minus 1 i to rozwiązanie tego równania należy do przedziału od 1 do 2 i przy dwójce jest domknięty przedział. Nie jest napisane, co to należy do tego przedziału, ale jest napisane w treści, nie ma dosłownie napisane x, ale my mamy rozumieć, że jeżeli chodzi o rozwiązanie równania, pamiętaj, rozwiązaniem równania jest zawsze x. Czyli tak naprawdę było napisane słownie, ale my musimy przejść na zapis matematyczny. Nasz x należy do przedziału od 1 do 2. No, widząc równanie z logarytmem, myślimy sobie, będziemy x-a wyznaczać. Oczywiście, tylko niektórzy mogą się tutaj naciąć na to, że oni chcieli, żebyśmy wyznaczyli m-a, a w zasadzie mamy równanie z dwiema niewiadomymi, bo mamy x-a i m-a, tylko pamiętaj, rozwiązaniem równania jest dla Ciebie x, a m to jest tylko parametr. Czyli my będziemy musieli x-a wyznaczyć poprzez sparametryzowanie m-em. Czyli będziemy musieli wyliczyć x-a, w którym będzie uwikłany w zapisie m. No, zaczynamy od napisania założenia bezdyskusyjnie, bo w końcu logarytmy mają swoje prawa. A więc o podstawie nic nie będę pisała, podstawa jest taka sama, ale nie będę pisała założenia, no bo czwórka jest dodatnia, różna od 1. No to tak, z tego wynika, że pierwszego logarytmu, że x musi być dodatni, a z tego drugiego logarytmu wynika, że x minus 1 musi być dodatni. Jak tu przerzucę, to dochodzę do wniosku, że jak mam x większe od 0 i mam x większe od 1, to podsumowując z tego wychodzi mi, że x należy do przedziału od 1 do plus nieskończoności. Ale uwaga! Ja miałam podane w treści zadania, że moje rozwiązanie ma należeć do tego przedziału. Czyli tak naprawdę oni nam podali dziedzinę. Ale wiesz, zawsze musisz sobie sprawdzić, właśnie rozpisując z definicji, prawda, kiedy istnieje logarytm, musisz sobie sprawdzić, bo czasem ten przedział, który nam podają w treści, trzeba go zawęzić jeszcze. No my tutaj stwierdzamy, że patrząc na warunki zadania, że dziedziną jest przedział od 1 do 2 i to będzie bardzo kluczowe w pewnym momencie. Ale na razie musimy tego x-a wyliczyć. Po pierwsze, tu kłania nam się odpowiedni wzór, jak to się logarytmy odejmowało. No pod warunkiem, że są takie same podstawy, jest super, prawda? Są takie same podstawy, skorzystamy ze wzoru, że mamy to logarytm przy podstawie 4 z ilorazu, czyli x podzielone przez x minus 1, czyli liczby logarytmowane dzielimy. Taki mamy wzór. I to się równa 2m minus 1. Teraz stosujemy definicję logarytmu, no bo jakżeby inaczej, czyli 4 podnosimy do tej potęgi, 2m minus 1 i powstaje nam x podzielone przez x minus 1. No niby fajnie, ale x jest tu, x jest tu. No trzeba coś tak zrobić, żeby był 1x, prawda, żebyśmy go wyznaczyli. Czyli musimy sobie tutaj najlepiej napisać nad 1 i pomnożymy na krzyż ładnie. Czyli będzie tak, to razy to jest x, to się równa, to razy to. Czyli 4
do potęgi 2m minus 1x, czyli razy x, i minus 4 do potęgi 2m minus 1. Tą potęgę mnożę z x i mnożę z minus 1. No to skoro tak, to poprzez odrzucajmy sobie na strony. Myślę, że łatwiej nam będzie, może to jest na minusie, prawda? To przerzućmy na tą stronę, czyli będzie 4 do potęgi 2m minus 1. To się równa 4 do potęgi 2m minus 1x i minus x. No, musimy wyłączyć x przed nawias. Czyli tu przepisujemy 4 do potęgi 2m minus 1. Tu x przed nawias, w nawiasie zostanie 4 do potęgi 2m minus 1, odjąć 1. No jak x zabrałam, została mi tutaj domyślna jedynka. No to dzielę obustronnie przez 4 do potęgi 2m minus 1 minus 1. Skoro tak, skoro dzielę, prawda, no to w takim wypadku jak ja to podzielę, będę miała, że x to się równa 4 do potęgi 2m minus 1 podzielone przez 4 do potęgi 2m minus 1 minus 1. No i niby fajne mi to x wyszło, ale popatrz, wyszło mi takie funkcje, wewnątrz są funkcje wykładnicze. Ja myślę, że wygodnie będzie, jak zrobimy sobie podstawienie. Za te podstawimy 4 do potęgi 2m minus 1, absolutnie. I teraz popatrz, co będziemy mieć. X to się równa t podzielone przez t minus 1. Pamiętajmy tylko jeszcze o tym, że musimy sobie zapisać, że nasze t nie może być jedynką. Ja w zasadzie już o tym powinnam tutaj wcześniej powiedzieć, jak ja dzieliłam obustronnie przez to właśnie 4 do potęgi 2m minus 1 minus 1, to jest nasze tak jakby t ustalone, że to nie może być zerem, żebym ja mogła w ogóle podzielić. Ale jak ja to powiem, w tym momencie jest wygodniej napisać nam te różne od 1. A i tak w trakcie zobaczymy, co nam dalej wyjdzie. Popatrz, wyznaczyliśmy x-a i x-a uzależniliśmy od t, a z kolei t jest uzależniona od m-a. No tak jest łatwiej dla nas. I teraz my musimy zastosować to ograniczenie, czyli tą naszą dziedzinę. My wiemy, ja tutaj to oddzielę, my wiemy, że nasz x ma być w takim przedziale. Co to znaczy? To znaczy, że x musi być większy od jedynki i nasz x ma być mniejszy lub równy od dwójki. No to podstawmy. Czyli mamy t podzielone przez t minus 1 większe od jedynki i t podzielone przez t minus 1 mniejsze lub równe od dwójki. Pamiętamy, jak rozwiązujemy nierówności wymierne, przenosimy tak, żeby tu było 0. Czyli ja przeniosę i od razu tutaj będziemy zaraz wspólny mianownik robić. Czyli wspólnym mianownikiem będzie t minus 1 i tu będzie t odjąć. T i dodać 1 i to ma być większe od 0. Tu akurat nam się literki t skasują i mamy 1 nad t minus 1 większe od 0. No to ten iloraz zgodnie z rozwiązywaniem nierówności wymiernych zastępujemy iloczynem, bo iloraz i iloczyn mają taki sam znak. Czyli jak ja pomnożę 1 przez t minus 1, to i tak mam po prostu t minus 1. Przerzucam, wychodzi mi t większe od 1. A tu miałam, że t różne od 1, czyli ok. Z tego mi wyszło takie t. A teraz z tego. Dokładnie tak samo robimy. Tu przenosimy dwójkę i też wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem znowu będzie t minus 1 i będziemy mnożyć. Czyli minus 2 razy t to jest minus 2t. Minus 2 razy minus 1 to jest plus 2 i to jest mniejsze lub równe od 0. Czyli będziemy mieć minus t plus 2 nad t minus 1 mniejsze lub równe od 0. No to teraz musimy to zapisać w postaci iloczynu. Ja w każdym razie zawsze z ilorazu przechodzę na iloczyn, bo wtedy wężykiem sobie fajnie to narysujemy. No i teraz oczywiście sobie rysujemy. Na oś liczbowej zaznaczamy sobie miejsce zerowe. Tutaj nam zeruje dwójka, tu nam zeruje jedynka i oczywiście nasz wężyk będzie szedł od dołu, ze względu na to, że tu mamy minusa, a tutaj jest plus. Minus razy plus daje minus, czyli od dołu, nie ma żadnych odbić i mamy tutaj plusy, tu minusy, tu minusy. Odczytujemy przedział. Nas interesuje mniejsze lub równe od zero. Czyli t należy od minus nieskończoności do jedynki. Tylko uwaga, jedynka, widzimy, że to była nierówność wymierna. Jedynka być nie mogła, tutaj powinien być kółeczko narysowane puste, a dwójka mogłaby już być, bo ona nam zeruje tutaj licznik. Jedynka zeruje mianownik, dlatego tutaj nawias musi być otwarty, suma i od dwójki domkniętej do plus nieskończoności. I teraz tak nam wyszło z tej części. Z tej części nam wyszło, że t musi być większe od 1.
Więc ustalamy. Tu ma być większe od 1, a tutaj popatrz, mamy od minusa skończoności do 1, więc to odpada. Więc tylko bierzemy te, które jest większe lub równe od 2. I cały czas kontrolujemy to, czy to takie dodatkowe założenie, które tutaj zapisałam, że te nie może być 1, tutaj oczywiście nam nie będzie przeszkadzało. No jak najbardziej nie będzie przeszkadzało, bo skoro te jest większe lub równe od 2, no to oczywiście nie będzie 1. Dobrze, i jesteśmy już bardzo, bardzo blisko końca. Teraz musimy wrócić do naszego podstawienia tutaj, czyli wracamy i zapisujemy, że 4 do potęgi 2n minus 1 musi być liczbą większą lub równą od 2. No i tak, to jest nierówność wykładnicza do rozwiązania. Zamieniamy ją oczywiście tak, żeby były takie same podstawy po lewej i po prawej stronie. Czyli 4 to jest 2 do drugiej i jeszcze zapiszemy do potęgi 2n minus 1 większe lub równe od 2 do potęgi pierwszej. No to teraz będziemy sobie wykładniki mnożyć, czyli mamy 2 do potęgi 4m minus 2 jest większe lub równe od 2 do potęgi pierwszej. To jest nierówność wykładnicza, ale uwaga, mamy tutaj podstawę 2. Jeżeli podstawa, przypominam, jest większa od 1, to mamy do czynienia z funkcją rosnącą. Czyli teraz, gdybym ja chciała porównać same wykładniki, to nie zmieniam zwrotu nierówności. Gdyby była podstawa mniejsza od 1, no a większa od 0, to wtedy zwrot nierówności musiałabym zmienić. Ale tutaj mam oczywiście sytuację taką, że 4m minus 2 jest większe lub równe od 1. Zatem 4m jest większe lub równe od 3, podzielę obustronnie przez 4 i mam m większe lub równe od 3 czwartych. No i na końcu zapiszemy odpowiedź, czyli nasze m należy do przedziału od 3 czwartych domknięte do plus nieskończoności. Po naszych tutaj przekształceniach, dosyć takich obszernych, doszliśmy do wniosku, że nasze m to ma być liczba od 3 czwartych domkniętego do plus nieskończoności. Zadanie numer 3. Liczby m oraz n są pierwiastkami równania i to równanie tak dość ciężko wygląda. Logarytm przy podstawie x ósemki minus logarytm przy podstawie 4x ósemki równa się logarytm przy podstawie 2x szesnastki, przy czym m jest mniejsze od n i na tej podstawie my mamy udowodnić, ja już w ogóle tutaj zapisałam jako założenie to wszystko, co było do tej pory podane, natomiast mamy udowodnić, czyli nasza teza, że m do minus trzeciej, dodać logarytm przy podstawie n z m i to wszystko pomnożone przez n do minus trzeciej, odjąć logarytm przy podstawie n z m i że to jest liczba mniejsza lub równa od 510. Jest to zadanie dowodowe, bo jest założenie, jest teza i teraz będziemy robić dowód, będziemy sobie próbowali to udowodnić. Oczywiście, ja tutaj zapiszę może, tu zaczynamy dowód i teraz tak, po pierwsze, co jest istotne w tym zadaniu, że podane jest jakieś równanie, jest to oczywiście równanie no, dosyć trudne, logarytmiczne i że pierwiastki tego równania, czyli po prostu rozwiązanie, pierwiastek równania to jest inna nazwa rozwiązanie równania. Mają to być jakieś literki m i n, które później wykorzystamy tutaj w tej naszej lewej stronie tezy. W związku z czym najpierw musimy rozwiązać to równanie. Żeby móc je rozwiązywać, musimy zastanowić się nad założeniem. Wiemy, że logarytmy zawsze nie istnieją, więc dokładamy sobie nasze założenia. Czyli po pierwsze x musi być liczbą większą od 0. Jak to będzie większe od 0, to to też będzie większe od 0, bo to jest tylko 4 razy x. I to też będzie większe od 0, bo to jest 2 razy x, więc nie piszę nic więcej. Ale dodatkowo x, czyli ta podstawa, nie może być 1. Dalej, 4x nie może być 1, ta podstawa i ta trzecia podstawa 2x nie może być 1. Czyli ostatecznie moim x-em jest przedział od 0 do plus nieskończoności, jak tu widzimy, ale z wyłączeniem 1, tu będzie z wyłączeniem 1 czwartej i tu jeszcze dokładamy z wyłączeniem 1 drugiej. Czyli musisz to napisać, bo popatrz, w treści tego nie było zawarte. Ale ty, chcąc rozwiązywać takie równanie logarytmiczne, musisz o tym pamiętać, że nasz x nie może być 1, nie może być 1/4, nie może być 1/2, no i oczywiście musi być liczbą dodatku. Teraz możemy przejść do tego równania. No popatrzmy, co tu jest podobne. Na pewno podobne jest 8, 16. Wszystkie te liczby są potęgami liczby 2. No więc zamieńmy to na 2, czyli będzie tak. Logarytm przy podstawie x z 2/3. Minus logarytm przy podstawie 4x z 2/3. To się równa logarytm przy podstawie 2x z 2/4. Pamiętasz, była taka własność, która nam
tą potęgę liczby logarytmowanej wyrzucała przed logarytm. Tą potęgę wyrzucamy przed logarytm. No to zapiszmy. Będzie to 3 logarytmy przy podstawie x z dwójki minus. 3 logarytmy przy podstawie 4x z dwójki. To się równa 4 logarytmy przy podstawie 2x z dwójki. Cieszymy się, że mogliśmy to wszystko na dwójkę zamienić, na liczbę logarytmowaną 2. Ale jeszcze jest problem. Problem jest, bo musimy mieć taką samą podstawę. Czy pamiętasz, był taki wzór, wzór na zamianę podstawy logarytmu. I ja myślę, że najpiękniej będzie, jak zostawimy podstawę x. Czyli ja ten początek przepisuję, bo to już jest bardzo fajny początek. Minus 3 razy. I teraz będziemy stosować wzór na zamianę podstawy logarytmu. Jego się tak stosowało. Pisało się kreską ułamkową. I tak, u góry logarytm, na dole logarytm. Wymyślałam sobie podstawę. No tutaj pasuje mi taka sama jak tu, czyli x. Tu będzie x i tu będzie x. I teraz to, co tak łatwo zapamiętać, wyżej dajemy do góry, czyli ta dwójka idzie tu. A to, co niżej, dajemy na dół, czyli 4x. To się równa 4 razy i znowu stosujemy wzór na zamianę podstawy logarytmu. Pasuje nam ta podstawa x, no to sobie ją robimy. I znowu dwójka idzie do góry, a tu na dół idzie nam 2x. I 2x jest teraz naszą liczbą logarytmowaną. Jest ok, tylko znowu musimy zastosować wzór tak, żebyśmy no tu mieli, bo tu mamy mnożenie, żebyśmy nie mieli 4x, tylko rozdzielili to na dwa logarytmy. Żeby tu nie było 2x, tylko rozdzielamy znowu kolejnym wzorem, kolejną własnością na dwa logarytmy. Czyli początek przepiszę tak, jak on tutaj wygląda, minus. Trójkę mogę w zasadzie dać do góry, czyli będę miała 3 logarytmy przy podstawie x dwójki nad. I tu rozpisuję logarytm przy podstawie x czwórki, dodać logarytm przy podstawie xx. To się równa. Czwórkę dajemy do góry, żeby też się wygodniej nam pisało. I mamy logarytm przy podstawie x z dwójki, dodać logarytm przy podstawie x z x. No i popatrz, fajnie jest, już prawie jest idealnie, tylko znowu czwórka się nam tutaj pojawiła, a chcemy mieć dwójkę. I teraz to szybciutko zamienimy. Tylko jeszcze jedna rzecz. Logarytm z x, x, 1. Logarytm z x, x to jest 1. Oczywiście pamiętamy o naszej dziedzinie, że my rozwiązujemy to oczywiście w oparciu o tą dziedzinę. No to przepiszę to jeszcze tutaj raz, tylko oddzielę. Tak, czyli będzie 3 logarytmy przy podstawie x dwójki minus u góry będzie w liczniku dokładnie tak samo nad. I teraz tutaj czwórkę bym zamieniła na 2 do drugiej i tą dwójkę znowu do przodu. Zrobię szybciej, żeby to nie przepisywać. Tak będzie i dodać 1. To się równa. Tu jest już wszystko ok, bo mamy dokładnie takie same logarytmy. Tu mamy tak, jak należy i dodać 1. No tutaj się idealnie kłania nam, idealnie metoda podstawienia, czyli popatrz, za ten logarytm, on jest taki sam tu, on jest taki sam tu, on jest taki sam tu, no dużo jest go, on jest taki sam tu, podstawimy literkę T, żeby nam się tak wygodniej to zapisywało, bo tak to jest dosyć trudno. No to podstawiamy i mamy 3T minus 3T nad 2T plus 1. To się równa 4T nad T plus 1. Popatrz, jest to dosyć wygodnie, bo teraz widzimy, że to jest przecież nic innego jak równanie wymierne. Wspólny mianownik tu robimy, bo tu mamy nad 1, czyli wspólnym mianownikiem będzie 2T plus 1 i tu wymnażam, czyli będę miała 6T kwadrat plus 3T minus 3T równa się, a tu zostawiamy. To nam się oczywiście ładnie tutaj skasuje. I teraz będę mogła pomnożyć ładnie na krzyż, ale zanim to będę mnożyła, to zapiszmy w takiej postaci, bo być może jeszcze coś zauważymy. Bo w sumie moglibyśmy oczywiście pomnożyć, prawda? Ale moglibyśmy też już coś zauważyć. Moglibyśmy zauważyć, że tu jest te i tu jest te. To fajnie by było obustronnie podzielić przez te. Tylko musimy się zastanowić, czy te czasem nie mogłoby być zerem. Otóż, popatrz, ja mogę podzielić przez te, tylko przy założeniu, że te nie będzie zerem. Jakbym ja tutaj podstawiła 0, to bym miała x do potęgi zerowej. Gdybym ja chciała tutaj jednak się zastanowić, czy czasem by to te zerem nie było, to bym miała x do potęgi zerowej, to jest 1 oczywiście, równa się 2, byłaby sprzeczność.
Czyli jak najbardziej ten nigdy nie będzie zerem, czyli ja to po prostu mogę podzielić przez t. I będę miała 6t nad 2t plus 1, to się równa 4 nad t plus 1. Wiesz, będę miała teraz równanie, jak pomnożę na krzyż stopnia drugiego. Gdybym tego nie podzieliła, byłoby stopnia trzeciego. Też by się tak samo rozwiązywało, oczywiście. No ale tak nam będzie, myślę, że wygodniej, prawda? Więc teraz to mnożymy sobie i będziemy mieć 6t kwadrat plus 6t, to się równa, i tu mnożymy, 8t dodać 4. Czyli 6t kwadrat przerzucamy na jedną stronę, minus 2t, minus 4 równa się 0, podzielimy przez 2 i mamy 3t kwadrat minus t minus 2 równa się 0. No wyszło nam oczywiście piękne równanie kwadratowe, liczymy deltę, czyli b kwadrat to jest 1, minus 4 razy 3 to mamy minus 12 i razy minus 2 to mamy plus 24, czyli 25. Czyli jak najbardziej T1 to będzie minus B, czyli 1 minus pierwiastek z tego to 5 nad 2A, czyli u mnie 6, czyli będę miała minus 4 szóste, czyli minus 2 trzecie. I druga ewentualność, nasze drugie T możliwe, to będzie 1 plus 5 podzielone przez 6, to jest 1. No to teraz musimy wrócić, bo to jest nasze T, a my musimy wrócić do tego, żeby tego x-a wliczyć, prawda? No to i później będziemy sprawdzać, czy spełnia założenie. No to oczywiście wracamy do podstawienia, czyli dochodzimy do wniosku, może kolorem zapiszę, że logarytm przy podstawie x dwójki to jest minus 2 trzecie, albo logarytm przy podstawie x dwójki to jest 1. No to zaczniemy od tego drugiego. X do potęgi pierwszej to jest 2 zgodnie z definicją logarytmu, czyli x to się równa 2. Jak najbardziej pasuje nam z założeniem, jest ok. Natomiast tutaj będziemy mieć x do potęgi minus 2 trzecie równa się 2. No, najpierw pasowałoby się pozbyć tego minusa, czyli odwrócić, czyli będę miała x do potęgi 2 trzecie, to się równa 1 druga. No i co zrobimy? No, musimy podnieść do potęgi trzeciej obustronnie, wtedy dostaniemy x do drugiej, jak podniesiemy do potęgi trzeciej, to się równa 1 ósma. No i teraz pierwiastkujmy. Czyli będziemy mieć x to się równa 1 nad 2 pierwiastki z 2. Tej sytuacji z x ujemnym nie piszę, no bo wiem, że mam mieć x oczywiście dodatniego, prawda? Więc wiadomo, sprawa jest, że nie będę pisała tego, tej sytuacji z x ujemnym. No i tak, rozwiązaliśmy dopiero w tym momencie to równanie i wiemy, że m i n to są pierwiastki, m jest mniejsze. Czyli dochodzimy do wniosku teraz, w następnej części tego zadania, że naszym n-em będzie 1 nad 2 pierwiastki z 2, a naszym n-em, czyli większym pierwiastkiem, będzie po prostu liczba 2. No to teraz spróbujmy tą naszą lewą stronę tezy, prawda, bo to jest lewa strona, no podstawić sobie. Czyli za m podstawiamy sobie 1 nad 2 pierwiastki z 2, to do minus trzeciej, dodać logarytm przy podstawie 2 z 1 nad 2 pierwiastki z 2 i to mnożymy przez, no bardzo podobną rzecz tutaj mamy, tylko w środku będzie nam się znak różnił i zapiszemy sobie, co otrzymamy. To jest nasza lewa strona tej naszej, tak jakby tezy, prawda, tej naszej tezy. No to otwieramy nawias i teraz, jak ja to mam do potęgi ujemnej, to muszę obrócić, czyli będę miała 2 pierwiastki z 2 do trzeciej, czyli 2 do trzeciej to jest oczywiście 8, a pierwiastek z 2 do trzeciej to są 2 pierwiastki z 2, czyli 8 razy 2 pierwiastki z 2 to będzie 16 pierwiastków z 2. Już mam mało miejsca, więc muszę tu jakoś tak to sprytnie zapisywać szybko. I teraz mamy tak, logarytm przy podstawie 2. I nas interesuje to. Fajnie by było, żebym ja tutaj zrobię, no może taką dygresję tutaj, żebym ja to zamieniła na dwójkę. Czyli będę miała 1 nad 2, tutaj mam do pierwszej, razy 2 do 1 drugiej. Czyli będę miała 2 do 1 cała 1 druga, czyli będę miała 2 do 3 drugie, ale że jest 1 nad, to 2 do potęgi minus 3 drugie. To mi się może sprzydać, bo popatrz, logarytm przy podstawie 2 z 2 do minus 3 drugie, to jest po prostu minus 3 drugie. Razy, a w drugim nawiasie mam dokładnie tak samo na początku i tu się tylko znak różni, czyli będzie plus 3 drugie.
No i teraz robimy to do samego końca, czyli tutaj stosujemy wzór skróconego mnożenia, bo mamy a minus b razy a plus b, czyli a kwadrat, czyli 16 pierwiastków z 2 do kwadratu, minus b kwadrat, czyli 3 drugie do kwadratu. Zatem 16 do kwadratu to 256, a razy 2 będzie z tego, bo pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, 256 razy 2 to jest 512, minus, i to podnosimy do kwadratu, czyli mamy 9 czwartych, to się równa 512 minus 9 czwartych, to są 2,1 czwarta. A więc, jak to odejmiemy, wyjdzie nam 509 i 3 czwarte. A przecież co mieliśmy wykazać? Mieliśmy wykazać, że ta liczba znajdująca się po lewej stronie naszej tezy jest mniejsza lub równa od 510. Oczywiście, że tak jest. Widać, prawda? Czyli co kończy nasz dowód? Ten dowód, który przeprowadziliśmy, był bardzo trudny, ale nie ze względu na samą końcówkę, ze względu na to, żeby dojść do tego, żeby wyznaczyć tego m-a i n-a, to było trudne. Czyli jednym słowem, rozwiązać to równanie logarytmiczne, to był wielki wyczyn. Tyle własności tutaj stosowaliśmy, tyle przekształceń, doszliśmy do równania wymiernego, później do równania kwadratowego, później wróciliśmy do podstawienia. Dopiero z tego wyszło nam m i n i dopiero na podstawie wyznaczonego m i n podstawić do lewej strony naszej tezy, to już naprawdę nie był problem. Zastosować wzór skróconego mnożenia w międzyczasie, czy też definicję logarytmu. No, logarytmy bywają też w zadaniach na dowodzenie i tu jest tego genialny przykład. Zadanie czwarte. Zbadaj, czy funkcje, i pierwsza funkcja ma taką postać. F od x to się równa logarytm i ten logarytm jest 0,5 do potęgi x minus 0,25 minus logarytm z minus x. To jest pierwsza funkcja. A druga funkcja g od x ma postać logarytm z takiego ilorazu. 0,25 minus 0,5 do potęgi x i to podzielone przez x. I mamy zbadać, czy te funkcje są równe. Czyli co to znaczy funkcje równe? Przypomnijmy sobie definicję. Żeby funkcje były równe, to po pierwsze muszą mieć takie same dziedziny. Od tego zaczynamy. A dopiero jak będą miały takie same dziedziny, to wtedy będziemy chcieli je sprowadzić jedna do drugiej. Czyli czy one są sprowadzalne do tej samej postaci. Ale najpierw zaczniemy od dziedzin, dlatego że widzimy, że obie funkcje mają logarytmy. Czyli będziemy chcieli poszukać, kiedy takie logarytmy będą istniały. No zacznijmy od tej pierwszej funkcji, czyli tak. Żeby ta pierwsza funkcja f istniała, czyli piszemy założenia dla funkcji f, to po pierwsze, żeby istniał ten logarytm, to liczba logarytmowana ta, ja przepiszę 0,5 do potęgi x minus 0,25 i to jest liczba logarytmowana i ona musi być dodatnia. Ale to nie wystarczy, bo jeszcze mamy drugi logarytm, czyli i tu mamy drugą liczbę logarytmowaną. I minus x też ma być dodatnie. Tutaj nie ma napisanej podstawy. Jeżeli nie ma napisanej podstawy w logarytmie, to oczywiście pamiętasz, że wtedy mamy do czynienia z logarytmem dziesiętnym i w domyśle tam jest podstawa 10, ale no, o podstawie nie ma tutaj żadnych założeń, no bo dziesiątka, wiadomo, spełnia założenia na istnienie logarytmu. Jest większa od zera, różna od 1. Ok, więc rozwiązujemy sobie tą pierwszą nierówność. Po pierwsze, ja bym 0,5 zamieniła bezdyskusyjnie na 1/2 do potęgi x i tutaj bym przerzuciła na drugą stronę, przeniosła. 0,25 to jest przecież 1/4. Żeby taką nierówność rozwiązać, sprowadźmy ją do wspólnej podstawy, czyli do dwójki najlepiej. 1/2 to jest 2 do minus pierwszej i dopisuję x, czyli mam 2 do minus 1x. Jest większe od 2 do 1/4 to jest 2 do minus drugiej. I teraz korzystam z tego, że moja funkcja wykładnicza jest rosnąca, bo w podstawie jest dwójeczka, czyli wtedy funkcja wykładnicza jest rosnąca, czyli ja po prostu mogę sobie porównać same wykładniki i napisać, że minus x jest większe od minus dwójki. Pomnożę obustronnie przez minus 1 i wtedy mi się zwrot zmieni, czyli x będzie mniejszy od dwójki. Ale to nie wystarczy, dlatego że tutaj jeszcze muszę pomnożyć przez minus 1 i dochodzę do wniosku, że x jest mniejszy od zera. Skoro tak, skoro x jest mniejszy od dwójki i x jest mniejszy od zera, to ostatecznie zapiszemy, dziedziną naszej funkcji f będzie przedział od minus nieskończoności
do zera. Do zera, dlatego że bierzemy część wspólną tych x-ów, które są mniejsze od dwójki i tych x-ów, które są mniejsze od zera. I mamy właśnie taki przedział od minus nieskończoności do zera. No to tak, przejdziemy teraz do założenia, napisania do założenia dla funkcji g. Funkcja g składa się już tylko z jednego logarytmu i trzeba napisać założenie o tej liczbie logarytmowanej. Czyli ta liczba logarytmowana, ja ją przepiszę tak na razie, tak jak ona wygląda i ona ma być większa od zera. Ok, ale musimy dopisać sobie jeszcze założenie, że mianownik nie może być zerem. Mianownik zawsze jak mamy ułamki, to pamiętamy, mianownik nie może być zerem. No dobrze, czyli będziemy rozwiązywać taką nierówność. Żeby taką nierówność rozwiązać, to pamiętamy o tym, że jak mamy iloraz, to iloraz ma zawsze taki sam znak. Znak, jak iloczyn. To ja to zamienię na iloczyn, czyli x razy będę miała, i tutaj mam tak, 1/4 minus 1/2 do potęgi x. Ja jakoś wolę ułamki zwykłe, więc zamieniam na zwykłe i to ma być dodatnie. Ta nierówność jest trudną nierównością. Dlaczego? Dlatego, że ona tutaj jest jakby wykładnicza, ale pomnożona przez x. Żeby taka nierówność mogła być przeze mnie rozwiązywana, ja muszę rozpatrzyć przypadki. To znaczy, jakie to musi mieć znak, jaki to musi mieć znak, żeby ich iloczyn był dodatni. Nie da się tego inaczej ominąć, musimy to po prostu rozpatrzyć przypadki. Czyli albo tu będzie liczba dodatnia, to wtedy też dodatnia, bo plus razy plus daje plus, ale może być druga ewentualność, że tu będzie liczba ujemna, to wtedy tutaj też będzie liczba ujemna. No i niestety, musimy tak zrobić. Wiemy, że x nie będzie nigdy zerem. Zresztą, gdyby było zerem, no to całość wyszłaby zera i nie byłoby spełnione. Bo 0 jest większe od 0? Oczywiście, że nie, prawda? W związku z czym wiadoma jest sprawa, że zajmujemy się tylko analizą znaków. Dodatni i znak ujemny. Czyli pierwszy przypadek będzie taki, że jak x będzie dodatni, tak, to 1/4 minus 1/2 do potęgi x też ma być dodatnie. To dodatnie, to też dodatnie. No na razie to zróbmy, czyli zamieńmy. Tu będziemy mieć 2 do minus drugiej, podobnie jak tam mieliśmy, bo to troszkę podobne jest. A tu jak przerzucimy, to będziemy mieć 2 do minus x od razu. No i znowu, wnioskujemy, jest to funkcja wykładnicza rosnąca, czyli opuszczamy, nie zmieniamy znaku, czyli minus 2 jest większe od minus x, przerzucam, czyli będę miała x jest większe od dwójki. Czyli popatrz, tu mi wyszło x większe od zera, a tu mi wyszło x większe od dwójki. Czyli podsumowując tego przypadku, wyszło mi, że x należy od dwójki do plus nieskończoności, bo większe od zera i większe od dwójki. No, w zasadzie już widzimy, że coś jest nie tak, bo tu jest inna dziedzina. No, ale jak zaczęliśmy, no to skończmy, prawda? Czyli teraz analizujemy drugi przypadek. Czyli jak x będzie ujemny, no to to 1/4 minus 1/2 do potęgi x też powinno być ujemne. I znowu 2 do minus drugiej tu mamy, a tu jak przerzucę, to będę miała 2 do potęgi minus x. Znowu korzystam z tego, że ta funkcja wykładnicza jest rosnąca, czyli nie zmieniam zwrotu nierówności, ale znowu przerzucam, czyli będę miała x teraz mniejsze od dwójki. Czyli popatrz, x mniejsze od zera i x mniejsze od dwójki. To będę miała x należący od minus nieskończoności do zera, bo ma być część wspólna wewnątrz przypadku. Czyli ostatecznie dziedziną mojej funkcji g jest, wiesz jak jest to w przypadkach, jest to bądź to, jest ten przypadek spełniony lub ten przypadek. Czyli dziedziną jest przedział od minus nieskończoności do zera, suma od dwójki do plus nieskończoności. Czyli niestety, dziedzina funkcji f nie jest równa dziedzinie funkcji g. Z tego wniosek dla nas, że funkcja f od x nie będzie równa funkcji g od x. Absolutnie. Ja już nawet nie muszę tego się zastanawiać, jak to przekształcać dalej. Bo ja tego już nie mogę robić, bo skoro dziedziny mi wyszły inne, no to na pewno funkcje nie będą równe. Zadanie piąte, podpunkt A. Oblicz logarytm przy podstawie 6 dwójki pomnożony przez logarytm przy podstawie 6 z 18 dodać logarytm kwadrat przy podstawie 6 z trójki. No tutaj mamy to po prostu obliczyć. Wygląda na proste, nie? No bo oblicz. Skomplikowane polecenie? Nie bardzo. No ale jednak ten logarytm sam w sobie
ciężko w sposób taki zwyczajny za pomocą definicji to obliczyć, nie ma szans. Ten logarytm też nie ma szans. Ten logarytm jest jeszcze w kwadracie w ogóle, czyli podniesiony do kwadratu, też nie ma szans. A więc musimy zauważyć, co po pierwsze te logarytmy mają wspólnego. No chwała Bogu, że mają chociaż taką samą podstawę, to już jest dużo. Natomiast musimy zauważyć tak, że z dwójką raczej nie ruszymy, nic nie zrobimy. Z trójką też za bardzo, ale osiemnastkę można by było zapisać jako 6 razy 3. Dlaczego tak wymyśliłam? Dlatego, że szóstka jest w podstawie. To może by nam coś tutaj to dało. No więc pierwsza myśl jest taka, no przepisujemy to, nie umiemy. Teraz tu mamy logarytm przy podstawie 6 z 6 razy 3. Dodać logarytm kwadrat przy podstawie 6 z trójki. No to przepisujemy. A więc logarytm przy podstawie 6 z dwójki pomnożone przez i tu pojawia nam się wzór logarytm z iloczynu. Logarytm z iloczynu, pamiętasz, w tablicach nawet ten wzór jest, jakby ci się zapomniało, możemy to rozpisać jako sumę dwóch logarytmów, czyli logarytm przy podstawie 6 z szóstki dodać logarytm przy podstawie 6 z trójki. No i resztę przepisujemy jak na razie. Bez zmian. To się równa. Co mi to teraz dało? Dało mi to to, że logarytm przy podstawie 6 z szóstki to po prostu jest przecież oczywiście 1. Czyli ja teraz mogę zapisać logarytm przy podstawie 6 z dwójki pomnożone przez 1 dodać logarytm przy podstawie 6 z trójki. No i dodać logarytm przy podstawie 6 z trójki i on jest podniesiony do kwadratu. No to dalej to się równa. No wymnóżmy, no bo skoro tak, pomnożymy to z tym, zobaczmy co dalej. Czyli logarytm razy 1, no to będzie ten sam logarytm, dodać, a tu mamy logarytm razy logarytm. No to muszę go tak zapisać, logarytm razy ten logarytm, który tam mamy w nawiasie, no i dodać logarytm przy podstawie 6 z trójki, który jest podniesiony do kwadratu. To się równa. No już jest lepiej, nie? Bo już mamy tak, tu dwójkę, tu dwójkę, tu trójkę, tu trójkę, ale znowu mi teraz przeszkadza ten kwadrat, no bo on jest najtrudniejszy. Popatrzmy teraz na to. W tym iloczynie jest logarytm przy podstawie 6 trójki, a w tym kwadracie tutaj też jest logarytm przy podstawie 6 trójki. No to tak, ja ten początek przepiszę, bo na razie bym tego nie ruszała, dodać i teraz wyłączam wspólny czynnik przed nawias. Tutaj jest logarytm przy podstawie 6 z trójki i tutaj też jest logarytm przy podstawie 6 z trójki, tylko razy logarytm przy podstawie 6 z trójki. Logarytm razy ten sam logarytm, bo jest w kwadracie. No więc ja ten logarytm przy podstawie 6 z trójki wyrzucam do przodu, dzięki czemu w nawiasie zostanie logarytm przy podstawie 6 z dwójki dodać, bo z tego pierwszego tutaj to wyciągnęłam przed nawias, zostało mi to. Natomiast tutaj mam w kwadracie, czyli jedno zabrałam, no to jedno zostaje w nawiasie tutaj. A więc przepisujemy tu początek na razie. Liczymy na to, że oczywiście coś pięknego wyjdzie. Razy. I teraz uwaga, stosuję znowu wzór. Teraz wzór na sumę logarytmów o tych samych podstawach. Czyli ja teraz zapiszę logarytm przy podstawie 6 i to z iloczynu, czyli tych liczb logarytmowanych, czyli 2 razy 3 to jest po prostu 6. No i znowu, popatrz jak pięknie wyszło. Logarytm przy podstawie 6 z szóstki to jest znowu 1. To skoro tak, no to przepisujemy początek, dodać, to przepisujemy. Razy 1 przecież nie musimy, bo to nam nie zmienia wartości tego wyrażenia. I popatrz, i znowu stosujemy wzór na sumę logarytmów o tych samych podstawach. To jest logarytm przy podstawie 6 i znowu te liczby logarytmowane mnożymy. 2 razy 3 to 6. I popatrz jak pięknie, znowu wyszło nam 1. Tyle, że to 1 to już jest koniec tych naszych obliczeń. Wartość tego wyrażenia z logarytmami, wyrażenia na liczbach, prawda, bo tutaj mamy same liczby, nie ma żadnych wyrażeń, jak gdyby liczyłem. Nie ma żadnych x-ów, to są same liczby. Ale tak trzeba było się nakombinować, naprzekształcać, coś wyłączyć przed nawias, tutaj stosować te własności logarytmów, żeby na końcu dostać to proste 1. Zadanie piąte, podpunkt B. Wiedząc, że logarytm przy podstawie 3 z 20 to k, a logarytm przy podstawie 3 z 15 to l, wyznacz logarytm przy podstawie 3 z 360. To jest zadanie takie, że
W zasadzie mamy podane niby dwa logarytmy i na podstawie tych informacji o tych logarytmach musimy wyznaczyć inny logarytm. No, często pojawia się takie zadanie, jest to zadanie typowo na rozszerzenie, żeby do tego się zabrać, to po pierwsze, myślimy sobie zawsze, czy czasem tego logarytmu byśmy po prostu nie byli w stanie policzyć. Logarytmu przy podstawie 3 z 20. No niestety nie. Czy ten logarytm przy podstawie 3 z 15 by się policzyło? No jasne, że nie, bo gdyby się dało policzyć, to pewnie by nie skonstruowano tak zadania, ale zawsze trzeba tak sobie kuknąć, czy dałoby się coś z tym zrobić, czy to już jest najprościej jak jest możliwe? Czy dałoby się to prościej jakoś zapisać? Oczywiście, żeby się dało, dlatego że tu musimy dosyć często pamiętać o tym, żeby te albo podstawy, czy też liczby logarytmowane, bo czasem jest tak, że trzeba podstawy też coś zmienić, ale tu na szczęście podstawy są wszędzie takie same. No to liczby logarytmowane zapisać w postaci rozłożonej na czynniki pierwsze. Czyli liczbę 20 rozpiszemy jako 2 do drugiej razy 5. Myślę, że to nie jest nic trudnego, bo przecież 2 do drugiej to jest 4 razy 5 to jest 20. No i teraz skorzystam ze wzoru na logarytm iloczynu, że będzie to logarytm przy podstawie 3 z 2 do drugiej, dodać logarytm przy podstawie 3 z 5 i to się cały czas równa k. Teraz, zgodnie znowu z kolejną własnością, tą dwójeczkę mogę wyrzucić przed logarytm i mam 2 logarytmy przy podstawie 3 z dwójki, dodać logarytm przy podstawie 3 z piątki i to się równa k. No i tak się składa, że ja z tym dalej nie ruszę, bo ja nie dam rady już prościej zapisać dwójki ani piątki. No to przechodzę dalej do tego drugiego logarytmu, czyli tak. Logarytm przy podstawie 3, 15 rozkładając na czynniki pierwsze, to mamy 3 razy 5, i to się ma u nas równać L. No to znowu z tego samego wzoru rozpisujemy, że będzie to logarytm przy podstawie 3 z trójki, dodać logarytm przy podstawie 3 z piątki i to się równa L. Z tym, że popatrz, logarytm przy podstawie 3 z trójki, to jest tak piękny logarytm, bo jest taka sama liczba logarytmowana co podstawa. On wynosi 1. Zatem ja teraz mogę napisać 1, dodać logarytm przy podstawie 3 z piątki i to się równa L. Czyli jakbym chciała, to mogę teraz wyliczyć logarytm przy podstawie 3 z piątki równa się L odjąć 1. Być może w którymś momencie mi się to sprzyda do wyliczenia tego. Ale ja jeszcze tym nie ruszam. Ja na razie zauważyłam, że 20 da się rozpisać i 15. No to teraz lecimy tu. Skoro to wyliczyłam, no to może by tu podstawić, nie? I wtedy będę miała tak, 2 logarytmy przy podstawie 3 z dwójki dodać L minus 1 i to się równa K. No bo za to postawiłam L minus 1. No to przerzucam tak, żeby ten logarytm przy podstawie 3 z dwójki wyliczyć. Czyli to się równa K odjąć L, dodać 1. Dzielę obustronnie przez 2 i dochodzę do wniosku, że logarytm przy podstawie 3 z dwójki to się równa u mnie, jak ja to podzielę, 1 druga K minus 1 druga L, dodać 1 druga. Wyszło mi coś, co zapewne znowu mi się w którymś momencie sprzyda. I teraz już widzę, że więcej nie ruszę z tym. W końcu przechodzę do tego. No, liczba 360 jest taka gorsza, prawda? Bo tak może nie wszyscy w głowie, co razy to, co da 360 i żeby to było na czynniki pierwsze. No to co nam stoi na przeszkodzie rozbić liczbę 360 na czynniki pierwsze? Przecież umiem. Dzielimy przez 2 najpierw, to jest 180, znowu przez 2, to jest 90, znowu przez 2, 45. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze sobie dzielić przez 2, dokąd się da, bo jest najłatwiej, no nie? Teraz 45. Dzielimy sobie przez 5, z tabliczki mnożenia mamy 9, a to 9 przez 3, mamy 3 i przez 3 jest 1. I w tym momencie algorytm mi się kończy. Czyli ja mogę teraz, oddzielę może, ja mogę mój logarytm przy podstawie 3 z 360 zapisać jako logarytm przy podstawie 3 i w nawiasie napiszę. Mam ile dwójek? 3, czyli będę miała 2 do trzeciej razy 5 i razy 3 do drugiej. To się równa. Skorzystam znowu z tego samego wzoru, co korzystałam w tych obliczeniach, czyli logarytm iloczynu zapiszę jako sumę logarytmów, czyli będę miała logarytm przy podstawie 3 z 2 do trzeciej, dodać logarytm przy podstawie 3 z 5, dodać logarytm przy podstawie 3 z 3 do kwadratu. I tak jak to wcześniej korzystałam, tą potęgę do przodu wywalimy sobie,
tą potęgę do przodu wywalimy, pamiętaj, przed logarytmy. Czyli będę miała 3 logarytmy przy podstawie 3 z dwójki. Dodać logarytm przy podstawie 3 z piątki. Dodać 2 logarytmy przy podstawie 3 z trójki. No to tak, teraz 3 razy. I teraz ten logarytm przecież już policzyliśmy sobie, podstawiamy. Ładnie w nawiasie. 1 druga k minus 1 druga l. Dodać 1 druga. Dodać teraz ten logarytm, przecież ja sobie już go wyliczyłam. Logarytm przy podstawie 3 z 5 to jest l minus 1. Dodać 2 razy, a z kolei ten logarytm 3 z trójki, tak? Logarytm przy podstawie 3 z trójki po prostu to jest 1. Czyli to jest 2 razy 1 tutaj. No i to się równa i już wymnażamy. Będziemy mieć 3 drugie k minus 3 drugie l, dodać 3 drugie, dodać l, minus 1, dodać 2. No to redukcja wyrazów podobnych. 3 drugie k przepiszemy. I tu mamy minus 3 drugie r i plus l, czyli minus 1 druga l. I dalej mamy 3 drugie minus 1, to mamy 1 druga i plus 2, czyli będzie plus 2 i 1 druga. I to, co wyliczyliśmy, to jest właśnie to, o co prosiłam, żeby wyznaczyć, ile wynosi logarytm przy podstawie 3 z 360, ale wiedząc, że taki logarytm wynosi k, a taki logarytm wynosi l. Na to spotkanie przygotowałam te 5 zadań. Mam nadzieję, że one pokazały Ci, jak często w logarytmach stosujemy własności, jak często trzeba zwracać uwagę na wspólną podstawę. Jeżeli nie ma wspólnej podstawy, trzeba zamienić na wspólną podstawę, że też często stosujemy definicję, no bo definicja logarytmu to podstawa, ale też chciałam Ci pokazać założenia logarytmu, że żeby istniał logarytm, muszą być spełnione założenia i te założenia wyznaczają nam często w zadaniach dziedzinę, jeżeli mamy do czynienia z funkcją logarytmiczną. Mam nadzieję, że zadania były ciekawe, fajne, że się podobały, a ja zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie właśnie z cyklu Matura Rozszerzona z Matematyki. Zapraszam!